planie była wspaniała i myślę, że zrobiliśmy ciekawy film i fajny film. No ja nie mam dystansu, to znaczy widziałam go, ale kompletnie nie umiem na niego spojrzeć obiektywnie. Natomiast wydaje mi się, że jakoś jest bardzo ciekawy i nieoczywisty. To znaczy, że myślę, że i fani, i hejterzy się trochę zdziwią. To znaczy, że on nie jest taki, jak się spodziewa jedna i druga strona. A taki zespół Akcent pan zna? Znam, ale nie mam. Zeszło. Jakbyś mnie zabrał na koncert, to bym ci nagrał dwie kasety. A ty byś nie puściła Zenka ze mną na koncert w następną sobotę? Widzisz, już się kochają. Śpiewasz, że tak powiem, coś tak bardziej do tańca. We flaszkach powiedział, że zapłaci. Myślę, że fani mogą być zdziwieni, że na przykład, nie wiem, oczekiwali, że będzie więcej muzyki disco polo w tym filmie, a nie ma ich wcale aż tak dużo. A hejterzy, którzy mam nadzieję, że zobaczą też, bo ze względu na film, a nie na jakby temat sam. Myślę, że mogą być zdziwieni, że to nie jest kino stricte rozrywkowe, że to nie jest tutaj hołd złożony muzyce disco polo, zupełnie nie. Film już jest, bardzo się z tego cieszę. Ja już miałem możliwość widzieć wcześniej ten film, więc jakby nie widziałem się pierwszy raz, więc emocje były nieco inne. Niemniej jednak to jest bardzo ciekawe uczucie i doświadczenie zobaczyć siebie na takim dużym ekranie, a sam film myślę, że najbardziej się broni i to jest najważniejsze. Led Zeppelin, AC/DC, znacie to w ogóle? Ktoś się przy tym bawi? Nie zawsze chodzi tylko o zabawę. No a tam. Po to śpiewam, żeby ludziom było weselej. Jestem przeciekawa efektu końcowego, bo nie widziałam jeszcze filmu. Widziałam tylko takie pół godziny zmontowane z takich pierwszych materiałów, które mieliśmy, więc jestem spokojna, bo widziałam, że jest naprawdę okej. I że to wygląda fajnie, że to jest, że to ma energię, to ma... że to jest po prostu, że to jest dobrze zrobione, także jestem spokojna, ale, no i ciekawa bardzo. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Zenek? Dobrej zabawy, pewnie starsi widzowie myślę, że mogą się spodziewać, że gdzieś się może łezka wokół zakręci, bo też to są pokazane tamte czasy. Od takiej strony sentymentalnej, jakby wyłączając cały ten kontekst, wiadomo jakim, polityczno-historyczny, po prostu taki dobry PRL, w sensie mówię, wiecie o co chodzi, nie? Taki... Za wysokie progi, Zenuś. Ożenię się z nią. Lubisz muzyków? To uważaj, bo ten jest mój. Miłość walczy, kto nie wstyd. Przez te oczy, te oczy.